też się cieszę, że Syriza doszła do władzy, ale z zupełnie innych powodów chyba niż pan redaktor Woś. Ponieważ tak wiemy, że mamy przed sobą cały cykl wyborów w Europie. I to zderzenie właśnie teorii głoszonej przed wyborami z praktyką, z jaką panowie, którzy doszli w tej chwili do, tak powiem, do władzy w Grecji, będą niestety musieli to wszystko przećwiczyć. I efekty tych ćwiczeń, myślę, że będą bardzo dobrym też sygnałem dla tych, którzy chcieliby takich samych rozwiązań w Hiszpanii, we Francji, bo niestety, jak usiądzie jak oni naprawdę zaczną realizować to, co znaczy, nie zaczną realizować, bo mają po prostu tyle ograniczeń, o których jeszcze nie mają pojęcia w ogóle, bo dopiero włączą te komputery, posłuchają doradców i się okaże, że niestety, ale właśnie te teoretyczne, fantastyczne pomysły są nie do zrealizowania. I trzeba Grecji życzyć dobrze, bo to jest w naszym interesie. Natomiast oby jak najszybciej właśnie ci, którzy doszli do władzy, zobaczyli, jakie są realia i zaczęli szukać racjonalnych rozwiązań, a nie rozwiązań może ładnie wyglądających na papierze, tylko po prostu nie do zastosowania. Znaczy, ja powiem tak, że pani doktor Bochniarz, która ma tytuł prezydenta, jakby potrzebowała rzecznika, to ja chętnie, bo właśnie w podobnym sposób myślę. Tak, żebyśmy pisali te komentarze, czy te nasze komunikaty w bardzo podobnym stylu. Ja powiem tak, że też dobrze, że Syriza doszła do władzy, ponieważ zakończy się etap dyskusji, czy w ogóle można wyjść ze strefy euro. Czy to się łączy z koniecznością wyjścia z Unii Europejskiej? Teraz wiemy, że raczej nie, ale jakiekolwiek próby powrotu do drachmy, która miałaby ewentualnie uratować, okażą się mrzonką. Rząd nie chciał wracać do drachmy. Tak, chce, ale nie, oni chcą, żeby im umorzyć długi, wcale nie chcą wychodzić ze strefy euro. Ale jeżeli powiedzieli, że będzie zupełnie inna polityka, która się nie mieści w tych uzgodnieniach, które wcześniej rząd grecki uzgodnił ze strefą euro, z Unią Europejską, w związku z czym to całkowicie... Są umorzenia długu. No ale to każdy by chciał mieć umorzenia długu. Powołują się na przykład Polski, który przecież jest kompletnie inny, zupełnie, tak? Zupełnie inny przypadek przez 20 paru laty. W związku z czym mamy taki rzeczywiście praktyczny test, jak wygląda zderzenie z rzeczywistością Unii Europejskiej i strefy euro przez wszystkich tych, którzy głoszą bardzo sympatyczne hasła wyborcze. A już dzisiaj wiemy, że wczorajsze rozmowy i dzisiejsze rozmowy pokazują, że premier Grecji zmienia swój sposób myślenia. Wraca do tych realistycznych rozmów i uzgodnień, które były... Gdzie widać te symptomy? Bo ich nie słyszę komentarz. To było tylko w komentarzu, jak jechałem radio samochodem. Ale dzisiaj minister Schetyna nawet tutaj u was mówił, tak? Że ale to, czego się obawiali... On mówił o stosunku do Rosji, ale sankcji to też, wobec Rosji. Ale to też jest jeden z istotnych elementów. Ja mówię o absolutnie rozmowach grecko-unijnych, że padają sobie takie sformułowania. Jeżeli to dalej pójdzie, to się okaże, że w bardzo krótkim czasie Europa wytłumaczy Grecji, że się nie opłaca prowadzić takiej polityki. Chociaż gdyby nawet to zrobili, byłby super eksperyment pokazujący, czy tak naprawdę wyjście, deprecjacja waluty krajowej i będzie totalną katastrofą. Myślę, że będzie totalną katastrofą.